głupi, śmierdzący ludzie. Dzień dobry! Sezon Boruciak, a właśnie oglądacie głupich ludzi w internecie! Bardzo lubicie, jak komentuję głupków. Dlatego dzisiaj edycja Głupie Recenzje. Będziemy dzisiaj czytać głupie recenzje, więc chodźcie. Dark Souls. Generalnie to jestem ateistą, ale przez tą grę zacząłem szukać pomocy Biblii. No dobra. To nie było głupie, to było wyjątkowe. Do bani, głupie, ten koto duren ciągle miał i miał. A co ma robić? Hał, hał? Do dupy siusiakowe nie polecam. Ale nawet fajny. Ale to musi być super faza, jak masz 6 lat i piszesz komentarze w internecie. Piotr Puzon zrecenzował Kangur dla Allegro.pl. Dwie gwiazdki za usunięcie zdjęć listy w kategorii erotyka. Poprawcie to, to będzie 5 gwiazdek i patrzcie, poprawili. Bo Piotrek poprawił swoją ocenę. Mateusz, must have, krawaty wiąże i usuwa ciążę, musisz ją mieć. Tutaj XXX idealna apka super, przestałem mi kiełkować ziemniaki w piwnicy. Co się dzieje teraz? Dzięki aplikacji zostałem królem nafty i azbestu. Serdecznie polecam. Co wy recenzujecie? Co to? Co wy zdecydowaliście? Ja chcę mieć tą aplikację. Ja bardzo potrzebuję mieć tą aplikację, jakby. Ja chcę mieć tą aplikację. Polo, bezpłatne, Stargar. Zdarzenie sprzed chwili. Dziecko, które nie ma jeszcze 2 latek, zjadło w polo małego pomidorka. Została zwrócona nam uwaga, po czym wzięłam 2 pomidorki, by za nie zapłacić. Bezczelna pracownica podeszła i powiedziała, że za jednego pomidora mają zabrać, bo co? Bo dziecko zjadło. Ludzie litości. Wstyd i nie powiem co jeszcze. Kobieto, ciekawe, czy twoje dziecko nigdy w żadnym sklepie drobnego nie zjadło. Ja dużo drobnych jadłem. Mosko socjalnie już zrezygnował. Tak, najpa to jakaś kpina. Po cały tydzień spacerowania ze znajomymi przyszedłem do tego ubytku gastronomicznego. Barman cały czas prowadził ożywione dyskusje z kelnerką. Jednym słowem był nieźle wkurzony. W związku z czym nie dało się normalnie rozmawiać przy stole. Na swoje zamówienie czekaliśmy blisko godzinę. Brzuchy grały nam jadny marsz imperialny, gdy zapytałem barmana, kiedy dostanę pizzę. Odparł, panie, nie stresuj się pan. Głosem wyrażającym niezrozumienie dla wagi problemu. Nie dość, że tego, że pizza zrobiła nam z dupy wulkan, to w dodatku jedyna toaleta płata była 2 złote. Nawet dla klientów. Zamówiony przez znajomą kebab wyglądał tak, że osiń jak ostatnia bramka Rumunii szalona od pleców Pazdana. Serdecznie polecam. To brzmi jak recenzja, którą by mogła rozbawić 12-latka lub 40-latka. Wydaje mi się, że jest taki rozczał. Albo masz 12 lat i to bawi, a masz 40 lat i cię to bawi. Pomiędzy niekoniecznie. Sąsiad pojechał na urlop na 50 dni, a swojego hasła do Wi-Fi nikomu nie dał, a tak go prosiłam. Internet ma opłacany na rok z góry, więc nic go by go nie kosztowało, podaje tego hasła. Tym bardziej, że wie o tym, że w naszej klasie jest tyle innych mam, które tak jak ja siedzą z dziećmi w domu. Sam nawet pomagał nam wnosić wózki na górę. Żałosne. Jest okropne, w sensie jeszcze upokarzyłaś faceta tak bardzo w internecie. Zasłużył na to gnój. Hej, ten Zielona Góra. Bezczelna Zielona Góra, nigdy już tu nie przyjedziemy z rodziną. O nie, recenzja Zielonej Góry. O tak. Ostatnio słyszałem recenzję pewnego lekarza Zielonej Góry, Prozurę. Pozdrawiam. Nigdy już tu nie przyjedziemy z rodziną. Miałem mieć 7 urodziny i chcieliśmy z partnerem zabrać go do kina Focus Mall, bo u nas w Buczkowie nie ma kina. A byłem w Focus Mall, byłem, zaproszony zostałem. I w oczekiwanku na film Jezu Chryste, tego się nie da czytać. Zamówiliśmy ty kawę z partnerem, a dla synka lody. Niestety syn się zdenerwował, że jeszcze nie ma filmu i rzucił lodami o podłogę i wylał kawę. A obsługa nie zgodziła się dać nowej kawy i lodów. Na nic nie zdały tłumaczenia, że to jeszcze dziecko, ale nie obsługa nieugięta, że nie da za darmo lodów. I kawy, że kupić mamy nie polecam, bezczelna paniusia z miasta. Tam pracują dzieci, nie mają, nie wiedzą jak to jest. Jak to jest, jak dziecko się denerwuje. Dziękuję, proszę o publikowanie. Że się tak nie zmęczyłem. Jakby w tym roku się jeszcze tak nie spociłem, jak przy czytaniu tego postu. Gumtree.pl, sprzedaj i kup. Jak wpisuje pompa ciepła, to ma być pompa ciepła, nie majtki. Piękne, dobra, piękne, no. Anna, wszystko w jednym miejscu. Łatwy panel w podkomentarzach tłumaczenia każdego zdania w języku angielskim. Najpopularniejsza krytyczna recenzja tej aplikacji. Pojebane, jak mam wiedzieć co tam pisze i jak dopiero się uczę, debile. Rozumiem, że ta aplikacja po prostu edukacyjna, tak? Okej. Okay. Ej, Boże, mam dobry humor, pierwszy raz przy głupich ludziach, wow. Doodle Alchemy Animal, psy i ja psy, tutaj napisał. Czy ktoś napisze jak zrobić ryby? Ryba plus? Proszę, niech ktoś napisze, bo nie wiem. Błagam, jeśli ktoś wie, to niech napisze, proszę na kolanach, błagam, proszę, niech napisze, przeczytam i zapłacę 100 zł. Błagam na kolanach i na kolcach i mogę nagie fotki moje przesłać SMS-em, piersi, krocze i inne części ciała, ale niech ktoś napisze, błagam, ten ktoś mógłby seks uprawiać, tylko niech ktoś napisze, jak robisz ryby walchem, błagam. Wydaje mi się, że tak to nie działa, w sensie na początku daję swoją, jakby...
ofertę. Jeżeli ktoś się nie zgodzi, to ją podbijasz, jakby... Nie wiem czemu, jakby tak... Okej. Filmweb. Sandra Bullock. Nie Sandra Bullock. Sandra Bullock. Ostatnio byłem na filmie Ocean's Eleven, tam grała Sandra Bullock. Pamiętam, jak byłem mały i słyszałem zapowiedź filmu z jej udziałem, to zawsze słyszałem Sandra Bullock i myślałem, że film miał aż tak bardzo mały budżet, że zaś ich było jedynie na zatrudnienie tylko jednego aktora, owego Drabuloka, który obsadzał wszystkie role i sceny, walki, kłótni, seksu odgrywał sam. Co? Ja przeczytałem właśnie. Sandra Bullock. Ostatnio kupiłem spleśniały sernik, od którego czuć było alkohol. Mimo bardzo miłej obsługi nigdy już tam nie przyjdę, a po przeczytaniu pozytywnych opinii widać na pierwszy rzut oka, że są one pisane przez właściciela. Zastraszenie to jedyny sposób na poprawę jakości, gdy zysk jest ważniejszy. Ceny z kosmosu. Ktoś tam odpisał. Co za głupotę wypisujesz? Kupuję w tej cukierni od wielu lat, zawsze świeże wyroby. Zbasz tu, hejterze, bo i na ciebie prawo się znajdzie. Na to jest artykuł. To napisała cukiernia, właściciel. No tak. Most Grunwaldzki. O, bardzo potrzebuję opinię mostu Grunwaldzkiego. Most ma dwa końce. Jeden koniec po jednej stronie rzeki, drugi po drugiej. Można przez niego przejść, przejechać rowerem, tramwajem, autobusem lub autem. Polecam wszystkim ten most. Pozdrawiam, Mirko. Jakby takich recenzji potrzebujesz, okej? Okay, takich normalnych, codziennych, polskich rzeczy. Tutaj zabytków serdecznych. Oby więcej takich recenzji. Pozdrawiam, Mirko. I twoją całą rodzinkę też. Pizzeria Vesuivo. O, tu dwie gwiazdki weszły, to pewnie nie będzie sympatycznie tutaj teraz, kochani. Dzisiaj z dziećmi odwiedziłam pizzerię i jestem w szoku, jak zachowuje się facet, który robi pizzę. Co robi? Miętosi coś? Ugniata? Obraża klientów swoimi komentarzami niby do siebie, albo nie wiem do kogo kierowane są słowa typu oni tyle wpierdolą. Co my wyrodzina z dziećmi? Albo do mojej córki, która stała i patrzyła, jak robi pizzę, że jej zaraz gorącą łopatą p***doli. Starszych osób też nie oszczędził. Bluzga i się nie przejmuje klientem. Żenujące zachowanie, przez które tracicie klientów. Ten człowiek nie nadaje się do pracy z ludźmi. Pizzeria Vesuvio. Ja muszę tam pójść. W Stanach jest taka knajpa, gdzie jakby kelnerzy obrażają klientów i jakby uważam ten pomysł za idealny. Tak samo muszę pójść do pizzerii Vesuvio. Właśnie wpadłem na pomysł na biznes. Otworzę w Polsce restaurację, gdzie jak chodzisz, to cię wszyscy wyzywają. Jezu, jak to jest dobry pomysł! No weźcie, nie ukradnijcie, proszę! Dawid. Okropne. Gram często w tą grę z tatą. Tata mówi, że gry uzależniają i że nie mogę w to grać, ale chętnie bym mu przyjechał. Dawid, jest 18:30, a ty masz 9 lat. Idź spać. Swat Sniper. To brzmi jak najlepsza gra. Super, Aśna! A ja mam 10 lat i się nie przejmuję, że to jest od 16 lat. I co mi zrobisz? I co mi teraz robisz ty? I co mi teraz robisz? I możesz co najwyżej mi... Możesz mi bitą śmietanę ze stóp zjadać. Co najwyżej? Co mi zrobisz? Co mi, nic mi nie zrobisz. Nic mi nie zrobisz. Mam... Jestem Paty Klaty i co mi zrobisz? I co mi zrobisz? Co zrobisz Paty Klaty? Ale z was debile. Oj, dobrze się zaczyna. Piszecie i się śmiejecie, że kibel jedzie ileś tam na godzinę. Ziemia się obraca jak coś. Kopernik to udowodnił. Ale no wy se myślicie, że Ziemia sobie stoi w miejscu. Nie wiem, jakby potrzebuję naprawdę kontekstu, z jakiej to jest aplikacji, jakby brakuje tego w moim życiu. Ale może ta opinia jest właśnie lepsza, jak nie wiemy o co chodzi? Pajofa! Musiałem pójść po ziemniaki do sklepu, jak się popoberało, więc nie musiałem k***wa czekać, jak się pobierze. Wydaje mi się, że Dominik sobie siedzi po prostu przy telefonie, ma takie... Napisze przekleństwo. I może w końcu włosek mi na jajkach wyskoczy. Autocentrum. Przestrzeń dla kierowcy i pasażerów. Moim zdaniem jest doskonale. A na tylnym siedzeniu można spokojnie, wiele komfortowo bzyknąć na... Okej. Okay. Uczyczka z miasta. Most cesarski, zwany Grunwaldzkim, piękna wizytówka Wrocławia. We Wrocławiu o dziewczynach puszczalskich mówi się, że miała więcej penisów w czymś tam niż most grunwaldzki nitów. Ktoś policzy? Słucham? Android system... WebView. Nie polecam, przez tą aplikację karuzela śmiechu nie może się zatrzymać. Nie polecam, żona wraca wcześniej z pracy zakupami. Mniej czasu dla sąsiadki. Zajebiste, dzięki tej apce bułka tarta sama się masłem smaruje. Polecam. Co to jest Android system WebView? Co to jest Android system WebView? Sprawa Elix. Sprawa dla reportera. Podałem nieprawdziwe dane, wysłałam dwie pary spodni niezgodnych z opisem na kwotę 153 zł, usunęłam konto, mąż tej pani zgłosił się na policję i przesłuchują. Co mi grozi? Bezbędne komentarze, bo będą zgłaszane do adminów. O Jezu Chryste. Naprawdę jest grupka porady prawnej i dosłownie ktoś tam pisze rzeczy i myśli, że dostanie pomocy. Okropieństwo. Moja córka pobrała ten program i dostała ataku padaczki. Nie polecam, o Jezu Chryste. Cześć, moje dziecko z padaczką i ono bierze telefon i nagle...
Filip Heiser zaczyna udawać padaczkę. No dobra, kochani, to tyle, jeżeli chodzi o głupich ludzi i recenzje. Jeżeli macie jakiś swój pomysł na to, jakich głupich ludzi w internecie możemy znaleźć, to piszcie na dole w komentarzach. To was pozdrowię w kolejnym odcinku, pomysłodawcę w sensie. A jak na razie dziękuję wam bardzo serdecznie, widzimy się w kolejnym odcinku i pamiętajcie, kochani, są święta. Ma być świątecie do cholery jasnej, ma was padać śnieg w pokoju, macie mieć choinkę, ponieważ są święta i jest grudzień, okej? Okay? I to nie tylko na Wigilię, tylko cały grudzień. Tak na razie, trzymajcie się, cześć, pa, pa. Hej!